Okej, już idę z powrotem. Zajmiemy się teraz tym ostatnim tutaj, czwartym ulem, tak zwanym miodnym. Przed momentem robiliśmy tutaj przegląd w wieży. Wiem, że pewnie źle to zrobiłem. Mogłem te dwie ramki, które wstawiłem, wyciągnąłem z dołu i wstawiłem je do góry. Mogłem je z powrotem wrzucić do góry, ale chciałem, żeby ogólnie ta pszczoła się wygryzła i je wyeliminować, a ten korpus z pustymi rankami wstawiłem tylko i wyłącznie po to, żeby po prostu pszczoły obwąchały te ramki, przeczyściły je, jak to się mówi, w ciągu tam 2-3 dni i no, żebym to też po prostu usunął ten korpus i schował go już do garażu, bo z tego co widzę, to chyba raczej nie ma szans, żeby ściągnąć, nabrać tutaj jeszcze na włoci. Chociaż ostatnie te 2 tygodnie, które teraz były, to były właśnie dosyć takie no, deszczowe raczej, więc ta pszczoła no, nie bardzo jak mogła zbierać tą nawłoć. A teraz po tych deszczach ma przyjść ładna pogoda, więc może z drugiej strony przeraz przez te 2 tygodnie, jak jest już popadane i nawłoć kwitnie, to może coś przyniosą, więc nie wiem. No chcę się ogólnie przekonać. Dobra, przenieśmy nasz grajdołek. Przenieśmy nasz grajdołek tutaj. Tutaj będziemy zaglądać. Do grajdołka nam jest co potrzebne. Podkurzacz. Bo bez podkurzacza to ani rusz. Widać, że na podkurzaczu się trochę pokończyło. Więc trzeba będzie zaktualizować nasze skorupki. Więc już tutaj montuję nasze skorupki do naszego odkurzacza. Oczyściłem go dzisiaj, tak jak widzicie, to tutaj całe i z drugiej strony demontowałem tą sprężynę i cały ten nagar, tak jak w kominie odpalenia węglem na przykład, on się mi tutaj włożył i ta dziura mała tutaj co była. Mały był prześwit dziury. Teraz jest elegancko i ładnie się orzeszki mi na nowo palą. Dobra. Skorupki z orzeszków, nie orzeszki. Dobra, co mamy? Tutaj mamy, myślę, podobną sytuację jak w tamtym ulu. Stąd też musimy to robić mniej w identyczny sposób. Zrzućmy tą pszczołę, która tutaj jest, delikatnie. Może wpadnie, może jej reszta sobie pewnie da rady odlecieć. Żeby nie było, to zamknijmy tutaj ten ul koreczkiem tutaj, żeby nam nic nie wpadało do środka, to też zamknijmy. No zobaczcie, szczypowice, skąd te szczypowice się tu kurka biorą? Co? Skąd się te szczypowice tutaj biorą? Nie wiem, dobra, podnieśmy zatem ten ul. Ten korpus, ale widzicie, skurwysyn taki przyklejony i chyba ciężki, że ciężko tutaj jest z nim podziałać, no ale no musimy sobie jakoś dać radę. Dobra, okej. Podnieśmy zatem ten korpus. Też jest bez kratownicy. O kurde, ten jest jeszcze cięższy. Ten jest jeszcze cięższy korpus niż tamten. Tak to wygląda. Weźmy zatem nasze wsparcie. A to będziemy musieli wziąć ten korpus jako nasze wsparcie. Z tego korpusu. Gdzie tutaj jest wlotek? Tu jest wlotek. Z tego korpusu będziemy musieli zdemontować i wyciągnąć ze 2-3 ramki. Żebym mógł powkładać, jak to się mówi, moje ramki przeglądowane. Okej, dobra, czyli tutaj mam puste ramki, jak widzicie,
A tu mam ramki, które chcę sprawdzić. Najpierw musimy... Wydaje się, że mi w tym ulu jest najwięcej pszczoły. Później jest w tym tutaj ulu odkładowym mocnym, potem w wywierzy i na samym końcu w układzie czereśniowym. Taki jest chyba rozkład pszczoły u mnie w ulach. Dobra, jak widzicie, tutaj też jest ładne ciasteczko, czyli propolisu dużo natkane. Dobra. Tutaj też trzeba obczyścić, żeby można było ramki wyciągać. Był postawiony przeze mnie pasek środkiem na przestrzał. No i widać, że chyba nie jest to dobre rozwiązanie, bo przy demontażu łamie się, rwie i z tego paska nic nie będzie. Ale że miałem jeden pasek więcej, bo tyle mi zostało z całego zestawu. Położę go tutaj. Jako mi został jeden pasek więcej z zestawu, mówię, z kompletu, to no nic by z niego nie zostało, więc po prostu włożyłem go tak tutaj na górę jeszcze dodatkowo. Dobra, chyba będzie. Tu jeszcze coś zostało jakiegoś. Trzeba to wszystko zbierać, bo później ja sobie z tym nie poradzę. Widzicie, ile pszczoły? We wszystkich uliczkach siedzą. No ciekawy jestem, jak to tutaj wygląda, bo liczyłem na to, że w wieży będzie w dolnym korpusie więcej miodu. No tu się okazało, że w dolnym korpusie w wieży wcale tego miodu tam nie miały nazbierane. Wszystko jakby poszło do góry. Dobra, działamy. Liczcie start. Wchodzimy do dolnego korpusu ula miodnego. Ona tutaj się mi przesuwa. Dobra. Nie jest zbyt ciężka ramka, ale zobaczmy, co się na niej dzieje. Jakieś trutni chodzą.